Jacek Murański. Bardzo głośna sytuacja, nagłaśna sytuację z Wielkim było ostatnio. Co sądzisz o takim zachowaniu na przykład? Co sądzę o takim zachowaniu? No mam do pana Jacka Murańskiego takie jedno pytanie. Nie wiem, czy mi odpowie, czy nie. Słyszałam, że siedziałeś i grypsowałeś, czy to prawda? Prawda. A wiesz, że się rozpierdalasz na wizji teraz na Wielkiego Bu? A wiesz, że... Opowiadasz bzdury. Nie, poczekaj. Ale mówisz o 30 wielu kobiet. Daj mi dokończyć. Mówisz o dewiancie. Daj nie masz pojęcia, o czym mówisz. Daj mi dokończyć. Akurat ja mam więcej do powiedzenia niż ty. Dobrze. Powiesz mi, ale teraz, daj mi dokończyć. Ale daj mi kurwa dokończyć. Nie. Nie. Zadałeś mi pytanie? Nie. Morda w kubeł. Zadałeś mi pytanie. Nie. No i teraz słuchaj. Grasz kurwa charakteriaka. Nie, teraz ja odpowiem. Teraz pizdę możesz. Ja siedziałem jako człowiek niewinny. I moja sprawa... Ale dobra, to nie, ja nie mówię. Natomiast ja jak przechodziłem przez mur zakładu karnego, zachowałem się jak trzeba. A nie grypszowałem dlatego, że jestem bandytą, bo nigdy mnie nie byłem, nie będę, nie jestem. Czyli grypsowałeś czy nie? I to nas różni. Czyli a teraz mówisz o sutenerze, o dewiancie. Kogo bronisz? Zadaję pytanie. Nie masz pojęcia, o czym zadaję mówisz. Pytanie. Jakie pytanie? Grypsowałeś czy nie? No i co? I tak czy nie? No tak. No to jak grypsowałeś, to co teraz mówisz, że nie jesteś przestępcą, nie. Że nie jesteś tym? Nie ty rozumiesz subtelnej różnicy. Poczekaj, ja się zachowałem jak się trzeba. Jawnie na Wielkiego Bu. Ja wchodziłem do zakładu karnego jako człowiek, niewinny. Słuchaj, jako człowiek kurwa, niewinny wchodziłem. Ja się z tobą nie będę. Porozmawiamy krótko. Chodź. Zapraszamy ja nie do... Jedziesz z nim, Luna! Ja nie mówię! La Luna! Ja nie mówię, że ty siedziałeś i byłeś winny czy nie. Ja nie mówię, ja cię nie oceniam. To jest twoja sprawa. Ja nikomu nigdy nie wchodzę w życie. Ale obserwuję cię. Non-stop mówisz o prawilniakach, o charakterze, o tak dalej. Teraz mówisz, siedziałeś i grypsowałeś. A co robisz? Wypierdalasz materiał na kogoś, czyli rozpierdalasz się na wizji i szykujesz gruby materiał na Wielkiego Bu. Powiem ci jedną rzecz. Jesteś kobietą. Tak. Jesteś kobietą. A mam więcej do powiedzenia niż ty. Tak. W tym świecie. Wiesz dlaczego? Ale jeszcze raz. Wiesz dlaczego? Bo nieraz zachowałam się bardzo dobrze. Wiesz do czego dążę? Dobrze, powiedz. Jesteś kobietą. Tak. Nie chciałabyś być tą porwaną kobietą, rozumiem, którą trzymał trzy dni przykutą do parlamentera. Nie odzywałabyś się, gdybyś widziała to, co ja widziałem. Okay. Nie odzywałabyś się w tej chwili. Jesteś kobietą. Rozumiesz? Dlatego to robisz, tak? Tylko to chcę wiedzieć. Dlatego jesteś kobietą. Jestem, ty wiesz, co jej matce zrobili? Ja nie wiem, bo nie znam tej sprawy. Wiesz, co zrobili jej matce? Mi chodzi żeby ją zmusić do wycofania zeznań? Ale nie zbądź, kurwa, z tematu. No właśnie. Jednego jesteś na kobietą. Drugi. Jestem kobietą i nigdy w życiu bym nie pozwoliła, żeby ktoś krzywdził kobiety. Nie lubię sutenerów, nienawidzę takich sytuacji. Koniec. Ale, stop. Tak. Mówisz, że jesteś prawilniakiem charakternym, a w tym momencie rozpierdalasz się na chłopaków i cisną ci w całej Polsce. Więc kurwa, tylko to chciałam się... Rozróżnij pizdą karmionych nie. od prawilniaków. Okay. Ja wiem, co to jest. Rozróżnij. Rozróżnij. Ja wiem. Tylko pamiętaj, Wielki Bu siedział i grypsował i ty też. Okej? Okay? Jeszcze się okaże. Okej? Okay? Jeszcze się okaże. Tylko ty teraz go rozpierdalasz się na niego, jeszcze a więc już okaże. Jesteś Boże. Jeszcze się okaże. Tylko chciałam cię zapytać, jeszcze się okaże. Żebyś nie grał prawilniaków. Nie sądź. Ja wiem, jeszcze, co ty robisz. Jeszcze dzień nie zaszedł. Okej, okay, ja wiem, jeszcze co ty robisz. Jeszcze się dzień nie skończył. No możliwe, że pójdzie. Jeszcze nie sądź. Ale ja wiem, co ty robisz. Tylko mi chodziło o to, że nie graj teraz już prawilniaka, bo nim nie jesteś. A to, co ty robisz z Wielkim Bu, ty mi powiesz? To twoja sprawa, tak. Ty mi to powiesz? Nie, chłopaki to mówią już w całej Polsce. To zobaczymy. No. Jeszcze się dzień nie skończył. Dobra, nie ma problemu. Tylko to ci chciałam powiedzieć. Ja znam zasady gry. Krótko. Tylko to ci chciałam powiedzieć. Czy do walki Laluna kontra Murandocie to zakupujcie pay per view, zobaczcie. A ja widziałam, że się Laluna wcieliłaś w rolę. Jak pani nauczycielka i teraz wszyscy mnie uczasz. Nie chodzi o to, po prostu zadał mi pytanie. Jestem ze środowiska takiego czy tam innego. Zawsze miałam te swoje zasady. Ja nigdy się do Jacka nie wpierdalałam. Zauważyłeś? Nigdy, ja wiem, a że ty Laluna nie siedziałaś? Nie siedziałam i nie... Słuchajcie, teraz szczyt to jest nie siedzieć. To nie jest jakiś kurwa szczyt siedzieć, kurwa grypsować i tak dalej. Każdy co robił, co chciał. Jestem z jakiegoś świata, mam swoje zasady, których nigdy nie złamię. Chodzi mi o to, że kurwa, Jacek, nie graj prawilniaka. Ja wiem, że ciebie boli ta sprawa, co tam Wielki Bu robi. W to się nie wpierdalam. Ale tak naprawdę nie mów, że jesteś charakterny, że grypsujący i tak dalej, bo się rozpierdalasz. Na co? Nie wiem. Nie moja sprawa. Druga sprawa. Powiedz mi jedno, Jacek, co ty tak naprawdę robisz we Freak Fightach? Teraz. Chodzi o pieniądze? Czy chcesz wyjaśnić parę osób? Szczerze rok 2030 ci da odpowiedź. Ja jestem szachistą. Ja gram bardzo daleko w szachy. Powiem ci tak, nie chciałam tego tematu poruszyć. Wiesz, że znałam prywatnie twojego syna, nie? Nie. Nie wiesz, no widzisz. I teraz tak, jest mi mega kurwa przykro, mega przykro, nie chciałam tego mówić, że dalej tu jesteś. Uwierz mi szczerze, że powinieneś odejść z tego świata w momencie, nie jest na twój rozumek.
Na mój rozumek? Nie jest. A ty myślisz, że ty jesteś mądrzejszy ode mnie? Mówię, że to nie jest na twój rozumek. Okej, okay, dlatego ci zadałam to pytanie, bo mnie to zastanawiało i dopiero dzisiaj ci to zadaję. Tak się będziesz jeszcze zastanawiała długo. Na czym to polega? A kiedy nam powiesz? Masz, bo ja myślę, że jak se mówię kurwa dla pieniędzy, no na pewno nie, bo ty masz pieniądze, prawda? No nie mówię, że nie, iż tyle walk stoczyłeś, kurwa, no musisz mieć siano. Więc co ty, kurwa, tu robisz? Daj spokój temu swojemu synowi zmarłemu. Laluna, odejdź. Laluna, ja proszę ale cię. Odejdź. Ale nie mów. Co to ma wspólnego? Nie mów mi, nie mów. A co to ma wspólnego? Nie, no niech się wypowie, co to ma wspólnego? Wiesz, dlaczego się opowiadam? Czego? Ale nie, co to ma wspólnego? Powiedz. Jak to ma wspólnego? Powinieneś pokazać szacunek swojemu zmarłemu dziecku i odejść z tego świata. Odejść z tego świata? Mam rację? Krótko. Tylko tyle, Jacek, tylko no, tyle. No trzech klakierów, no tylko i co? Tylko tyle, nie, to jest zdanie. No, słuchaj, mnie to boli, wiesz dlaczego? Ciebie jak to boli. Jak twój syn odszedł z tego świata, ciebie to boli. Ja się rozpłakałam, bo ja Mateusza znam prywatnie i pojechałam na grubo z rykwajtami. Fame do mnie miał pretensje, powiedział, co ty kurwa robisz, zabierasz sobie chleb. Chuj mnie to obchodzi, ja wiedziałam, jaki Mateusz jest. Nie chciał tego świata, nie chciał dymów, on chciał odejść, on nie chciał tam być, kurwa. Nie chciał, to był wspaniały chłopak. Koniec tematu na tym, tylko dlatego mnie zastanawiało, piękny dlaczego... Piękny statement, ale to mówię ci... Dlaczego? To piękny statement, ale dlaczego nie na tu twój jesteś? Rozumek, nie na twój rozumek. Nie umieszaj mi, pamiętaj jedno, nie umieszaj mi, bo gdybyś był mądry... Michał. Gdybyś był mądry, to by cię tu kurwa nie było. Krótko. Ja tylko podsumuję, dobra. Słuchajcie, Mateusz był wspaniałym chłopakiem. Zostawmy ten temat, bo to są osoby... Skupmy się na swoich walkach, na swoich rywalach. Ja się biję, to jest mój rywal.